Mężczyzna jadący Audi 80 koloru czarnego jechał ulicą Toszecką, w pewnym momencie skręcił na zakazie ulicę Zbożową. No miał pecha, ponieważ przyjeżdżali tamtędy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, oni zareagowali na to wykroczenie, pojechali za samochodem, chwilę później go zatrzymali. Najciekawsze w tym zdarzeniu było to, że mężczyzna próbował ukryć swoje dane personalne, podał dane mężczyzny, który miał zamieszkiwać w Gliwicach na ulicy Błogosławionego Czesława, bo tu jest istotne, że ten mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, ani prawa jazdy, ani dowodu osobistego. Także policjanci musieli zweryfikować te dane ustnie. Mężczyzna wskazał znajomą, która miała potwierdzić przez telefon to, że mówi on prawdę na swój temat. Ta kobieta rzeczywiście potwierdziła, że ten mężczyzna tak się nazywa, ale policjant miał pewne podejrzenia, zaczął drążyć temat, dopytywać o szczegóły, drugie imię, miejsce urodzenia. Mężczyzna nie potrafił wskazać, plątał się w zeznaniach. W związku z tym policjanci postanowili go zatrzymać. On wtedy skruszał, stwierdził, że przeprasza, że tak naprawdę to teraz powie prawdę. Podał kolejne dane personalne. Wszystko się zgadzało, natomiast policjanci sprawdzili w policyjnych bazach danych. Okazało się, że dane się zgadzają, ale wizerunki osoby, która jest w policyjnym systemie, oraz wizerunek tego mężczyzny są niespójne. Okazało się, że podał on dane swojego brata, a wyszło to w trakcie badań na takim urządzeniu MorphoTouch, to jest skaner do skanowania linii papilarnych. No i wówczas policjanci przekonali się, czemu ten mężczyzna tak kluczył. Otóż był on ścigany przez wymiar sprawiedliwości listem gończym za kradzieże i włamania. Także on bezpośrednio tutaj z komendy trafił do aresztu śledczego. Powiem w ten sposób, tego typu sytuacje nie są wyjątkowe. Policjanci w trakcie swojej służby rzeczywiście natrafiają na osoby, które próbują unikać odpowiedzialności, podają dane członków swojej rodziny, bo wówczas mają jakąś wiedzę na temat szczegółów tych danych. Ale policjanci zazwyczaj stosują właśnie skaner do linii papilarnych, jest to urządzenie przenośne. Można sprawdzić, czy taka osoba była rejestrowana.